Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy sobotę, 28 listopada oczywiście. Jak sobota, to porządki. My już tutaj ładujemy 80, żeby ją zaraz odpalić, wyjechać stąd, posprzątać tutaj całą tą resztę, bo tu już mamy część ogarniętą. Trzeba schować dzisiaj agregat, trzeba to wszystko ustawić tak, żeby nie przeszkadzało, a żeby no było też w miarę przyzwoicie, jeżeli chodzi o przejazd, bo jeżeli zagracę sobie tutaj i zagracę tutaj, to wtedy nie mam za bardzo możliwości przejazdowych. Wtedy muszę jeździć naokoło, a chcę tego uniknąć. A chcę jak najwięcej maszyn schować pod dach. Mam na myśli przede wszystkim agregat i Waderstata. No i ciągniki. Przede wszystkim ciągniki, żeby stały. 80 od biedy mogłaby zostać na dworze, ale jak jest możliwość wykorzystania, to żeby tak było. W planie jest wjechać fentem tutaj, w to miejsce, żeby tego nie będzie. Tutaj nim wjechać, tutaj jest równiutki beton, równa, fajna posadzka, bo tutaj jest pod skosem wylana. Tu jest równa, fajna, będzie można coś przez zimę dłubać, a parę rzeczy do dłubania jest. Ale o tym kiedy indziej. No i agregat, przede wszystkim agregat. No ja absolutnie nie chcę, żeby stał pod chmurą. Musi stać pod dachem. Wader, wiadomo, tak samo. O, jak na buście. Bardzo ładnie. Nawet za. No. No i boost. No jest boost i rozwrót.
Jak widzieliście, musieliśmy 80 na zaciąg zapalić, bo mimo ładowania miała za mało prądu. Ten akumulator to już jest 3 rod. Ja kiedyś zostawiłem kluczyk cały czas włożony. On się rozładował bardzo głęboko i chyba dlatego teraz już w ogóle prądu nie trzyma. Także będzie trzeba go wymienić, ale to nie jest teraz takie ważne. Podłączamy tę maszynę i cofamy nią tam do tyłu. Zobacz, jak to będzie wyglądało.